Wielofunkcyjne urzędomaty pojawią się już 17 grudnia w Wałbrzyskiej Placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Korzystający z urządzenia będą mogli załatwić wszystkie sprawy związane z obsługą swojego konta w ZUS oraz złożyć wnioski bez potrzeby stania w kolejkach. Samoobsługowe ZUS-omaty wyposażone zostaną w dwa dotykowe ekrany, klawiaturę, drukarki, skaner, system mówiący oraz telefon. Dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępne będą 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Komputer i podajnik dokumentów umożliwią złożenie wniosku w formie papierowej i elektronicznej. ZUSOMA tu umożliwi dostęp do portalu PUE oraz do strony internetowej ZUS. W każdej chwili istnieje też możliwość połączenia z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej poprzez wbudowany w urządzenie zestaw głośnomówiący. mówiący. ZUSOMA tu bez przeszkód mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich. Możliwość taką daje drugi monitor, który znajduje się na wysokości wózka. Koszt wdrożenia samoobsługowych urządzeń to 12,5 miliona złotych z czego 85% 1% kosztów pokrywa Unia Europejska, a 15% budżet państwa.